Witam Cię bardzo serdecznie w moim kursie Git. Zanim zaczniemy z tym ciężkim materiałem, najpierw musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Na przykład, co to jest Git? Otóż Git jest najpopularniejszym na świecie systemem kontroli wersji. I to w sumie tyle. Dużo bardziej interesujące jest pytanie, co to jest system kontroli wersji. Co to jest system kontroli wersji? Wyjaśnimy sobie na pewnym przykładzie. Bo nawet jeżeli nigdy nie pracowałeś z żadnym systemem kontroli wersji, to powinna do ciebie przemówić taka sytuacja. Wyobraź sobie, że piszesz jakiś bardzo ważny dokument. Na przykład sprawozdanie kwartalne albo pracę magisterską. No więc piszesz sobie swój ważny dokument. Piszesz sobie pierwszy akapit. Piszesz sobie drugi akapit. Piszesz sobie trzeci akapit. I cały czas oczywiście zapisujesz zmiany w miarę jak dopisujesz nową treść. Ale nagle przychodzi taki moment, że myślisz sobie: Cholera jasna, ten drugi akapit on jest do kitu. Ja muszę go zupełnie przerobić. I już prawie decydujesz się usunąć drugi akapit. Ale nagle coś cię powstrzymuje. Myślisz sobie: mmm, Ale jeżeli nie uda mi się w pełni przeprowadzić tych poprawek, które chcę przeprowadzić, to wtedy stracę drugi akapit. I wtedy wpadasz na genialny pomysł. Mówisz: "Wiem, zrobię sobie kopię tej wersji tego dokumentu". No i robisz sobie na swoim dokumencie Ctrl C, Ctrl V. Tej kopii zmieniasz nazwę. Nazwiję ją na przykład V1, jak wersja pierwsza i już masz bezpieczne miejsce, gdzie masz kopię swojego drugiego akapitu i teraz w dokumencie, na którym pracujesz, możesz sobie usunąć drugi akapit i zrobić lepszy akapit. Na przykład i zapisać te zmiany. I w wersji pierwszej wciąż masz starą kopię swojego drugiego akapitu. I w ten właśnie sposób wymyśliłeś coś, co w branży nazywamy systemem kontroli wersji biednego człowieka. Brawo! Ale generalnie na takiej właśnie zasadzie działa system kontroli wersji. Pozwala ci zapisywać kolejne wersje Twojego projektu. Tylko, że oprócz tego, prawdziwy system kontroli wersji jest zdecydowanie bezpieczniejszy, bo trudniej stracić wprowadzone zmiany, jest lepiej zorganizowany, zdecydowanie łatwiej skakać po wersjach i znajdować to, czego się szuka, ma mnóstwo przydatnych opcji, jak na przykład możliwość rozgałęziania pracy i potem scalania jej z powrotem, i pozwala zsynchronizować pracę pomiędzy dziesiątkami programistów nad jednym projektem. I dlatego właśnie z systemów kontroli wersji tak chętnie korzystają programiści i nie tylko z całego świata. Nie ma czegoś takiego jak praca nad projektem bez systemu kontroli wersji.